You got to let it go. You got to let it go. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami. Słuchajcie, 30 sierpnia. To jest dzień tygodnia, piątek. Jest godzina, nie wiem która, ale na pewno jest przed 10. Ja już jestem tutaj, słuchajcie, na mieszkanku. Właśnie zrobiłam sobie kawę. Jest strasznie gorąco w ogóle, tak by the way. Może tu postawię kawę, żeby nie było widać, słuchajcie, tego łóżka. No, ja jestem już na mieszkaniu. Pogoda jest w ogóle dzisiaj średnia. Mi spało się dzisiaj tak w miarę, ale nie najlepiej. Ciągle w głowie mam po prostu te wszystkie stresy związane z tym mieszkaniem. No i co? Dzisiaj pracuję, słuchajcie, znowu na 4:00 do 22:00. Także do godziny 4:00 po prostu zdążę cokolwiek tylko poogarniać. A do poogarniania mam to, że muszę właśnie iść do Cancilu. Zapłacić za Cancil. Muszę iść do SBH, zapłacić za czynsz tutaj, za mieszkanie, za kolejny tydzień. Muszę też, słuchajcie, zgłosić tą sytuację z tą kuchenką jeszcze raz w biurze bezpośrednio. No i dzisiaj właśnie między godziną, czekajcie, 30. Tu zapłacić, tu dobra, między 10 a 12 mają być kłaść podłogi. Dlatego właśnie też jestem przed 10. No i dzisiaj to będzie to tyle. Tak, na dzisiaj będzie to tyle. Ja byłam właśnie jeszcze w polskim sklepie, słuchajcie, wziąć sobie jakąś bułkę. Wzięłam sobie bułkę z serem. Na pewno pamiętacie nasze polskie, kochane drożdżówki z serem jeszcze z czasów, kurczę, szkoły podstawowej, średniej itd. itp. No, także ja sobie zaraz coś wszamam, czekam na brygadę, jeżeli będę mogła wam cokolwiek pokazać, na przykład jak będą robić, tak wiecie, po kryjomu, żeby nie było widać twarzy, no to wam może coś pokażę, jak to będzie się tu odbywać. A jak nie będę mogła, to wam po prostu poopowiadam, ile czasu to zajęło, jak to wyglądało i tak dalej. Też będę chciała się dogadać co do jednak tej ceny, słuchajcie, bo ta cena mnie jakoś tak irytuje lekko, bo jakoś mi się nie chce wierzyć, że 150 jest za położenie, słuchajcie, tych podłóg. No, 100 zniosę, ale 150 to tak nie bardzo. Także zobaczymy, mam nadzieję, że uda mi się jakoś może coś uprosić, no jak nie, no to trudno. No i co? I myślę, że... Przepraszam. I myślę, że odezwę się do was właśnie później. Nie wiem, co zdążę, nie wiem, ile zdążę, ale tak jak mówię, jeszcze później idę do pracy. A dzisiaj dzieci kończą szybciej szkoły, także też zobaczymy, czy będą musieli przyjść tu, czy tam, bo ja też nie wiem, czy muszę tutaj być, zanim oni skończą. Czy mogę iść coś załatwić i wrócić w przeciągu na przykład godziny, jak będą kończyć, bo też nie wiem, ile im to zajmie. Oczywiście nie omieszkam zapytać. Także nie wiem, jak będzie sytuacja z kluczem. No bo ja tutaj być cały czas nie mogę. Także zobaczymy, jak to wszystko pogodzę. No i co? Ale jestem dobrych myśli. Tyle mojego. Także do usłyszonka. Okidoki, robaczki. Nie wiem, czy mnie będzie widać. Czekajcie, bo mnie chyba nie widać w ogóle. O, teraz powinno być chyba ok. Dobra. Słuchajcie, wzięłam się za włożenie półeczki. Skoro i tak siedzę i czekam, to pomyślałam, że włożymy sobie... Echo, nie idzie, co? Spróbujemy to znaczy zrobić. Ja do takich rzeczy się w ogóle nie nadaję, słuchajcie. A tutaj mamy widzę puzzle. Dobra. Patrzcie. Trójeczka. Trójeczka. Czwóreczka. 5, 5, 6. Instrukcja obsługi. Wygląda to raczej prosto. Dobra. Mamy instrukcję obsługi. Wygląda ono tak. Bardzo proszę, niby prosto, zobaczymy, się okaże. Czyli bierzemy tak, to, bierzemy to, i to tutaj ma być złączone? Nie, to nie ma być tu złączone. Czyli jak ja to mocę trzymać, słuchajcie. O, dobra, przyjechali do podłóg, no to ja kończę i się biorę za panów od podłóg. Musieli, słuchajcie, złożyć sobie tą półeczkę jakoś tu. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię. Bo nie mam gdzie się postawić, a panowie już się biorą, słuchajcie, za podłogi. Trochę mnie to jakoś tak odstroiło. Szkoda, że to wszystko kasa, 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 no ale już coś się będzie działo. Dobra, więc ja sobie tutaj, słuchajcie, oprę tą dwójkę. I teraz co? Jedynka, dwójka. I teraz trójka. Trójeczka, trójeczka. Trójeczka wchodzi nam tu. Postaram się to zrobić dołem. Gdzie to wchodzi?
Tu. Czekajcie, to nie jest takie proste, jak myślałam. Mamy małą część. Aż się zacięłam. Dobra, dwie trójki. Trójka, teraz druga trójka leci na dół. Okej. Teraz to na dół. Trójki i czwórka idzie na dół. Zaraz wam pokażę. Wcale nie jest takie simple. Mniej więcej wyszło nie tak. Dobra, no i jeszcze tylko piąteczki i szósteczka, stojaczki i będzie gotowe. No i półka moja złożona. Tak wygląda. I pójdę z wami teraz do łazienki zanieść. No i hejo, hejo, słuchajcie, witam się z wami. Który dzisiaj jest? 31? Witam się z wami w dzień tygodnia sobotę i właśnie jest aktualizacja. Mianowicie, jak wygląda podłoga. Nie, nie, nie ruszajcie. O, i tak wygląda salon. Wow. 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 Ja go widzę pierwszy raz, bo wczoraj już nie zdążyłam przyjść, słuchajcie. No także taka jest aktualizacja, tak wygląda, słuchajcie, wykładzina w salonie. Teraz stoję tyłem do słońca, więc nie widać. No to trzeba pozamiatać, zaraz zamiotę. Bardzo nie, ładnie. Nie, ja się. Gdzie? Tu. Bardzo ładnie. Nie. A gdzie jest zamiotka? Wow. Wow. Super robot. Ale czemu to tu zostawili? Bardzo ładnie. To jest bezpieczne. No zostawili, tak, masz rację. To jest ich nożyk, to nie było chyba. To nie był chyba nasz, to tego chłopaka młodego, co przycinał. No widzę, przyda mi się do szafy, no, ja będę chciała zostawić. No, także co, bierzemy się za przekładanie łóżka i zrobię wam za chwilę update'ik. No i hejo, hejo, odzywam się do was ponownie. Słuchajcie, wygląda teraz to tak. Ja już oczywiście, słuchajcie, dostałam po prostu furii. Furii dostałam, gdyż moje zgrabne dziecko, otwierając, słuchajcie, tą paczkę z sofą, przecięła kawałek sofy, nie wiedząc, że to sofa. Także tak, taka situation, nawet nie będę o tym mówić i sobie przypominać, tam jest przecięte, dobrze, że z tyłu, nie z przodu, ale i tak będzie trzeba kogoś do sklejenia skóry. No i czekam teraz na Łukasza, bo będę chciała właśnie złożyć, słuchajcie, ten coffee table, żeby zobaczyć mniej więcej, czy on będzie właśnie stał tutaj na środku, tu dosłownie w tym miejscu, gdzie jest sofa, czy zupełnie gdzieś indziej. No ale raczej tutaj powinno być jego miejsce, także on nie jest aż taki wielki. Raczej jest zgrabny, tam wtedy myślę, żebyśmy dosunęli jeszcze, czyli przesunęli bardziej tą sofę troszeczkę bliżej tego kontaktu, żeby tu jeszcze było miejsce.
Więc tak to wygląda. Tak wygląda moja sofa, którą właśnie wybrałam, na którą się zdecydowałam. Czy to będzie dobry wybór, tego nie wiem, bo widzę, że jest skóra. Będzie trzeba bardzo, bardzo uważać z kotami. Także ja nie wiem, czy nie pozarzucam po prostu jakieś fajne koce na nią. Tak w ciągu dnia. Tak mi się wydaje, słuchajcie, bo jednak będę musiała. Także czy skóra, czy to byłby materiał, to i tak koty by mi mogły drapać. Tutaj na tej ścianie będzie stała komoda i oprócz komody raczej nic nie chciałam, aczkolwiek na pewno tu będzie jeszcze albo lampa, albo dwie, albo być może taki słupek do komody. No i przedpokój w zwolnionym tempie jeszcze Wam też pokażę, bo tak naprawdę to Wam dzisiaj nic nie zdążyłam za bardzo pokazać. Taką wybrałam podłogę do przedpokoju. Teraz on się wydaje naprawdę fajny, duży i przede wszystkim jasny, taki bardzo przejrzysty. Na pewno brakuje tutaj dużego lustra, bardzo będę chciała duże lustro i tu jakaś półeczka, także tu jeszcze z lustrem też pomyślimy, jakieś, będę musiała zmierzyć, ile ta tutaj ściana ma, a ile ta druga, bo tu będzie półeczka z internetem, a tutaj właśnie albo tu będzie lustro, albo tu, jeszcze właśnie nie wiem, tu jest za ciemno. Także tu albo tu będzie lustro. No i mamy już następny pomysł na Gracjana na pokój, czyli... Boże, czekajcie, to jest Oliwii? Tak, to jest Oliwii. Mi się zawsze mylą te pokoje. Tutaj będzie trzeba niestety, ale to wszystko ogarnąć i posprzątać do wtorku. Także poniedziałek mam niestety tutaj cały na robocie, dlatego że to wszystko musi zniknąć. Musi być przepiękna podłoga przygotowana do kładzenia podkładu i karpetu. Karpet u Oliwii będzie dokładnie ten. Natomiast okay. Mój pokój zostaje na sam koniec. Otwórz i pokaż. I taki, a faktycznie bardziej szary niż, nie wiem, czy myślałam, że brązowy. No faktycznie, bardziej taki szary, srebrny. No, ładnie. Bardzo ładny. Także taki kolor nie widać tutaj. Nie powiem Wam, że nie widać tego koloru. Przekłamuję, on jest jaśniejszy i nie jest taki... Nie szuraj, bo to jest taki klej. No taki jasny, no zobaczycie, on jest taki szarawy, także u Oliwii będzie to i u Gracjana, słuchajcie, będzie karpet. Tu nie będzie karpet. Mówię, karpet. Tak, u dzieciaków w pokojach będzie karpet, czyli będzie wykładzina, u mnie będzie winyl, bo ja nie chcę brudzić, ewentualnie jakiś dywanik sobie zarzucę, tak jak Gracjana. Odkurzać niż zamiast. No, oni na pewno będą odkurzać. No i tam już stoi łóżko Gracjana, które już sobie postawili, także też super, a Oliwii jeszcze ruszyć nie możemy. No, także to tyle z aktualizacji. Aha, no i sobie przyczepiłam lusterko. Lusterka, takie o, przylepne. I tu jestem ja, dzisiaj po prostu wkurzona od samego rana. Przed tą panią obok. No. Zniszczyła po prostu sofę, masakra. No i nie wiem, czy Wam tu pokazywałam. Jeszcze właśnie, że jest ta półeczka taka i jest dywanik. Także to są takie dwie. No i oczywiście mój ulubiony zapach, o którym Wam tysiąc razy już mówiłam i polecam Wam bardzo gorąco i serdecznie, bo jest po prostu fantastycznym zapachem. Także to czekam teraz na Łukasza, ponieważ za chwilę będzie i będziemy co? I będziemy, słuchajcie, składać coffee table, także odezwę się może do Was, jak już go złożymy. Także dom już nabiera domowego wyglądu. No, tak wygląda sofa. Także... No i jeszcze w poniedziałek chciałam jechać po rolety, natomiast nie dam rady jechać w poniedziałek, bo mam jakieś wizyty we wtorek, oni do podług, także tylko środa mi wolna moja zostaje i nie wiem, czy coś miałam już w planach też, czy nie. Ale trzeba właśnie kupić roletę i to jak najszybciej. Skoro jutro się wprowadzamy, to coś i tak będzie tu trzeba przymocować, chociaż na chwilę, żeby tutaj nam za bardzo nie zaglądali. Zresztą i tak jeszcze nie będzie tu internetu, telewizora, takich rzeczy jeszcze nie będzie, więc po prostu zostanie nam tylko siedzenie, ale to też dobrze, bo odpoczniemy. Odsapniemy tak naprawdę od wszystkiego, od telefonów, od internetów itd. itp. Ja się odzywam do Was później, ogarniamy coffee table i pokażę Wam update. Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Mówię cicho, gdyż jeszcze synek mój śpi, a ja... już się zbieram, jest za oknem bardzo ładna pogoda. Mamy dzisiaj, słuchajcie, 1 września. Jeee, 1 września, wchodzimy we wrzesień. Powiem, że masakra jakaś, aż figunka spadła. Wchodzimy we wrzesień i słuchajcie, no już
Już powoli widać, że zaczynam mieszkać. Po pierwsze, bardzo Wam dziękuję za wszystkie pozytywne wiadomości, za komentarze dotyczące po prostu tylko zdjęcia, które Wam udostępniłam, salonu, w którym stoi po prostu rozłożona sofa i coffee table. I tak naprawdę jeszcze nic tam się nie dzieje, a Wy już po prostu piszecie, że bardzo ładnie będzie, że to, że tamto. I za to Wam bardzo dziękuję, bo to mnie bardzo tak motywuje, że podoba Wam się w ogóle jakby to, jak ja chcę mieszkać. Oczywiście wiadomo, że nie będę się tutaj teraz spuszczać i mówić Wam, że wiecie, no, że nie spodziewałam się innych opinii lub inne mnie nie obchodzą. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że bardzo się cieszę, że po prostu podoba Wam się styl, w jakim ja się chcę urządzić. To jest naprawdę bardzo miłe i bardzo takie budujące do kolejnych moich kroków. Tak bym to powiedziała. Ja właśnie się zbieram. Jest pierwszy, to już powiedziałam, dzień tygodnia, niedziela. Ja myślałam, że załatwię sobie, słuchajcie, wolne. No, ale wolnego sobie nie załatwiłam, gdyż miałabym za małą wypłatę. I jednak jak już przepracowałam, dzisiaj jest ostatni dzień w pracy, to mówię, spoko, dam radę, 4 godziny, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, a 4 godziny to mnie naprawdę, uwierzcie mi, nie zbawią. Szukam bacika. Także idę Ci na 4 godziny, ale poprosiłam właśnie Ewę o to, abym przyszła o godzinę później. Na godzinę zamiast 16, żebym mogła przyjść na 17, gdyż właśnie jest 8 rano i zbieramy się do Ikea. Idziemy do Ikei, bo w Ikei chcę fajne takie jakieś gadżety, mam nadzieję, że je znajdę. Chciałabym bardzo dostać jeszcze dzisiaj też w BM-ie. Będziemy w BM-ie i w Ikei. Czy nagram Wam coś w sklepie, to się wszystko okaże, jak będziemy stali z czasem. Bo tak jak mówię, na 17 idę do pracy, więc chciałabym się móc wyrobić. I co? No i... I co? No, i to. Także myślę, że nagram Wam albo coś ze sklepu, albo Wam po prostu zrobię nie wiem, home decor, albo hall, home hall. Nie wiem, co Wam zrobię, ale pokażę Wam po prostu, co pozakupywałam. Przemyłam sobie teraz twarz. Teraz czekam, aż delikatnie podeschnie. Chodzę po prostu jak pani księgowa z zeszycikami, słuchajcie, po prostu już mam chyba z 2 albo 3 zeszyty, w których wszystko po prostu notuję. Chusteczki mi się właśnie skończyły. Czy nie skończyły? Skończyły. No, także co? Dzisiaj będzie kolejna część vloga i dzisiaj Wam, no niestety mieszkania Wam nic się nie pokaże, bo już nie zdążę. Ale nie, no nic się tam nie wydarzyło. Nie, we wtorek wjeżdżają z podłogami, to we wtorek będzie aktualizacja. Usta nawilżamy, wazylinka, codziennie, powiem Wam, że po prostu cały czas czuję taką suchość na ustach, naprawdę, od tego biegania, ale to piję dużo wody, no, piję dużo wody, co jest też pomocne, bo wiąże się wodę z kwasem hialuronowym, także super, przyjemne, słożyteczne, dziś mam włosa, standardowo zresztą chyba, o, także tylko wazylinka. No i co? No i wysechł mi już ten cleaner do twarzy i tak myślę, co sobie tu zastosować. Dobra, może dzisiaj polecimy klinikiem i polecimy tak leciutko, w sensie, że delikatnie, nie kremowo, a wodniście. Okitoki. O, jak fajnie. No i troszeczkę wmasujemy. Także jak widzicie, pielęgnacja cały czas ta sama, nic się nie zmienia. Tak jak Wam powiedziałam, tak jest, wykańczam to, co mam, a mam sporo Clinica i Clarinsa. I to będą bazowe moje dwie firmy, póki co, no w połączeniu jeszcze z Christian Breton. To jest moja cała pielęgnacja, nic nie mam chyba raczej innego, nie. Z tego, co widzę, to nie. I dwie rzeczy mam z Guerlain, ale to jest praktycznie jedno to serum, a drugie to baza rozświetlająca, która ja w niej rozświetlenia nie widzę. Butelka raczej jest rozświetlająca i zawartość w butelce, ale efekt na twarzy to tak średnio. Dobra, krem już mam nałożony, poczekam aż troszeczkę się zaabsorbuje. Zaraz muszę właśnie napisać czy zadzwonić, raczej zadzwonię do Krzysia, czy już jest gotowy. Poprawimy sobie jeszcze troszeczkę brwi. Do brwi używam Cabral. Cały czas chodzę bez paznokcia, ale wiecie co? Już się przyzwyczaiłam. Bardzo się już do niego przyzwyczaiłam, że go nie mam. W pracy nawet tak naprawdę nikt nie zauważa, bo w pracy to tak naprawdę się pracuje, a nie patrzy na wygląd i na paznokcie itd. itp.
Okidoki. Po co dzisiaj zamierzam jechać? No, chcę jechać do Ikei, słuchajcie, i chcę jechać do BM-a. Nie wiem jeszcze, co zakupię. Mam zrobioną listę pierdół, więc na pewno postaram się tak zrobić, no żeby wiecie, żeby się wyrobić finansowo. A że teraz już właśnie kończę te podłogi, no to tak nie poszaleję. Oprócz tego mam właśnie za chwilę jeden czynsz i drugi, jeden po drugim, dlatego że ustawiając direct debit, nie wypadało to jakoś im tam w kalendarzu, jakby chcieli, nie wiem, o co chodzi. Po czym mam ustawione tak, że biorą teraz czwartego, czyli już muszę mieć teraz stówę na koncie, 100 dokładnie tam 5 funtów. Po czym 9 zaraz jest kolejne, czyli tak naprawdę po 4 dniach, a nie po 7. Więc kurde, coś mi krzywo wyszło. Więc to jest taki minusik, że tu muszę mieć stówę i zaraz od razu już następną stówę. I kolejna rzecz to jeszcze TokTok, którego mi mają, właśnie powinni mi ściągnąć jutro chyba. Chociaż wydaje mi się, że powinni mi to ściągnąć w piątek, no ale nie ściągnęli, więc pewnie ściągną w poniedziałek. Coś tu mam czerwonego, widzę w kamerze. Nie wiem, o co chodzi. Czekaj, szukam szczoteczki i gdzieś włosy mam. No, także dzieje się. Dzisiaj jakieś dodatki, dlatego że dzisiaj już prawdopodobnie będziemy tam spali. No, także nie przedłużam, słuchajcie Wam tutaj. Pielęgnacji już tak na dobrą sprawę mam. Myślę, że na ten krem mogłabym jeszcze śmiało sobie dać ten Big Glow. A niech się coś tam świeci na tym fejsie. Nie wiem, czy to dobre na krem, ale się okaże. Ładnie pachnie. Bardzo lubię zapach tych produktów, ale poza zapachem, no to tak, wiecie. Na pewno drugi raz już do tego produktu nie wrócę i nie wiem, co mnie w ogóle skłoniło, ale to przez te właśnie takie, słuchajcie, namowy. Ktoś dostał paczkę PR-ową, powiedział, wow, ale to fajne. No. I tak się zaczęła wakacyjna przygoda. Także tak się właśnie to kończy. Nie wszystko, co mam, każdy zachwala, to naprawdę jest godne uwagi. Ja już Wam mogę powiedzieć, że absolutnie nie jest to warte swojej ceny, a tamto drugie, czyli to, również nie jest warte swojej ceny. Pomimo, że pięknie wygląda, naprawdę, i to nie tylko tak w buteleczce, ale ogólnie na toaletce, to w ogóle nie spełnia jakby po prostu swojej funkcji. Te serum to jeszcze fajnie mi się używało, tyle o ile, dlatego że bardzo ładnie pachnie. No i jednak takie fajne daje uczucie na twarzy i faktycznie daje takie, wiecie, glow. No, zastosujemy sobie fenty, te malutkie. Mam nadzieję, że będzie widać efekt. Chociaż mimo wszystko i tak się błyszczy, nie? Ale nie chce mi się tego. Nie chce mi się, słuchajcie, używać podkładu dzisiaj, bo ładnie dość skóra wygląda, no ale trochę użyjemy, żeby było widać później to rozświetlenie na czymś, jakiejś podstawie. Misia, my nie mamy tak czasu sobie tu prasować. No, nawet nie chyba. Oli sobie prasuje bluzę, ale bluzy i tak teraz nie założy, bo raczej jest ciepło. A już u Krzysiawałci będzie już w ogóle sauna. Dobrze, koszulkę miej sobie pod spodem, a bluzę sobie zawiążesz. Ci za gorąco. Ci źle zje. Mam kilka gadżetów, słuchajcie, jakie wynalazłam fajne na zagranicznym YouTubie u jakiejś vlogerki, youtuberki. Nie powtórzę Wam nawet, co to był za kanał, bo wyszukiwałam sobie po wnętrzach, po Ikei, po jakichś gadżetach, takie, o, wchodziłam wczoraj chwilę. I właśnie fajne haki pokazywała. Haki. Dobra, czy widać rozświetlenie? Myślę, że widać. Fenty zawsze widać, słuchajcie. Nie, to ją to widać z daleka. Pierdzielę Wam już 3x3, więc już kończę. Dlatego, że zależy mi, żeby Wam pokazać bardziej Ikeę i co się tam dzieje, a nie tu jakieś moje pierdzielenie o Chopinie. Także ja się już wyłączam. Dzwonię po Krzysia. Tak będzie wyglądał mój dzisiejszy makijaż. Nic już nie dokładam, ewentualnie tylko jeszcze coś na usta. Ale właśnie nie wiem co. I tak mnie coś korci, może coś z nowych rzeczy, słuchajcie, bo ja mam jeszcze jakieś nowe rzeczy w ogóle. Na przykład mam takie coś z Polski. Mogłabym w końcu je rozprawić już z pudełka. I zobaczymy, to jest Hypoallergenic Melting Moisture Lipstick.
By Marcelina. Marcelina, by Marcelina. Dobra. Co tam ma tutaj nam robić? Wszystko. Ultra Moisturizing, Light Text. Najfajniejsze jest to, że kupiłam to w Polsce, a czytam wam po angielsku, nie? Po prostu the best of the world. O! Hypoalergiczna, nawilżająca pomadka do ust. Aksamitna formuła i resztę może przeczytajcie sami, bo jakby ja nie dowidzę. Ja wam to pokażę. O, taka. No weź to przeczytaj. Toś to przecież to gwałci moje oczy z rana. Dobra? Mam już trochę świecące usta i nie wiem, czy to będzie dobre, ale jedziemy z tym koksem. Niedługo zmieniamy kanał, wiecie, nie? Będziemy sobie pogadowywać może o jakichś poważnych sprawach. Widzę, że się robi jakiś kolor, ale no, słuchajcie, to się powinno robić tak, a nie tak delikatnie. Dobra, słuchajcie, bo się tak namacham tą ręką, że ja nie wiem. W każdym razie podoba mi się ten efekt. Podoba mi się, bo jest taki naturalny, nieprzesadzony. Spadam, odzywam się do was później. Mam na sobie fajną bluzkę, którą z Karolcią mamy takie same i nosimy takie same. No, także życie jest lepsze z przyjaciółką. Tina też nie jest zła. Do usłyszenia.